Widziałeś wyniki otwarcia? Mamy przebój. Nie powinniście wydawać tego braindance'u. A, zapomnij, już po tobie jechałam. Forsa wpłynie niedługo na konto. Ze sporą premią. Trzymaj się. Potrzebuję twojej pomocy. Jestem tam, gdzie ostatnio. Nie każ na siebie czekać. Ale o co chodzi? Halo? Lizzie? Szlak. Kurwa. Zaczyna mi się wszystko składać. Nigdy mediów nie pchałby się do ten tans. Tylko Nancy. Widzę, że nie masz ochoty na moje towarzystwo. Minimalizm. Też tak kiedyś miałem. Też to ten dans? Zajebiście. Jedziemy na trzeci. Weź naciśnij, bo mi palce strętwiały. O, zasuwaj.
Słyszysz? Dzisiaj gra Tinnitus, nasze chłopaki. Ten kawałek lubię. Na razie. No idź, wmieszasz się w tłum bez problemu. Kurwa, nie wierzę. Pamiętasz to nagranie z All Foods? To ten typ, co ukradł Spider-Bota. Niemożliwe. Nie byłby taki głupi, żeby tu przychodzić. To ty? Szukam bez Isis. Chyba nie zrozumiał pytania. To ty nam podjebałeś Flatheada? Tak. A macie może jeszcze jednego? Bo tamtego musiałem się pozbyć. A to Kutas. No i patrz, od razu sobie zapunktujemy. Wypierdalać już! Ty, to jest ten Zolf. Widzę. Czego chcesz? Lepiej na nią uważaj. Ty tu teraz rządzisz? Nie. Sporo się zmieniło po śmierci Roysa. Ale nie aż tyle. Co się stało z Roysem? Militech. Chyba cię to nie dziwi. Bez Isis. Mówi ci to coś? Pracujesz z nią? Nie, mam do niej sprawę. Podobno jest tutaj. Jest. Najpierw porozmawiasz z Blikiem. Jego decyzja, co z tobą zrobi. Zaprowadzę cię. O tym, co się stało w All Foods, Brick zajął mu miejsce Roysa. No to chyba wszyscy na tym nieźle wyszliście. Pewnie liczysz, że Brick będzie ci wdzięczny. A to by cię rozczarowało? Ciebie też nie. I patrz, jakoś z tym żyje. Na razie tak, ale spróbuj tylko jakiejś krzywej akcji, a rozjebie ci łeb o ścianę, jasne? Jak słońce. To co? Wstęp mamy za sobą? Możemy przejść do rzeczy? Aha! Co gadać? Że wam w czymś przeszkodziłem. Właściwie już kończymy. Bez trochę się zasiedziała. Ale dalej nie mam odpowiedzi na wszystkie pytania. Ojej. To zmyśl. Wy dziennikarze jesteście w tym dobrzy. Napisz, że to orgia dźwięku albo coś takiego. Twoi ludzie chyba ciągle mają do mnie jakiś żal. Potrafią długo chować urazę, to prawda. Postaraj się wykazać zrozumieniem, ich nie wkurwiaj, dobra? Powinieneś wzmocnić ochronę na Ebunikę. Byłem tam ostatnio i wasi ludzie nie sprawili mi specjalnych problemów. W takim razie musisz się tam koniecznie znowu wybrać. A ja dopilnuję, żeby tym razem porządnie się tobą zajęli. Spokojnie, to była tylko dobra rada. Doceniam. Przysyła mnie Kerry Urodine. Ma sprawę do BS. Kerry? Nagle sobie o mnie przypomniał? Możecie iść. Co? Tak po prostu? Pytałem cię o coś? Nie? Tak myślałem. Próbujemy tu prowadzić interes. Dzięki, Brick. To było bardzo interesujące. Chodźmy. Spadajmy stąd. Dobra, idę. Thank you.
wydaje się całkiem w porządku. Szkoda tylko, że nie ma pojęcia o muzyce. A to o tym chciałaś zrobić z nim wywiad? Mhm. Tinnitus, muzyka to ten tac. Brick wciskał mi jakiś kit. Czemu ta winda tak wolno jedzie? Mam samochód na zewnątrz. Czyli co? Rezygnujesz z tematu? Nie będzie materiału o muzyce Maelstromów. Najpierw przejrzę nagrania i zobaczę, co z tego można ulepić. Okej, chodźmy. Mam nadzieję, że mój wóz dalej stoi tam, gdzie go zaparkowałam. Brick to była ta bezpieczna opcja. Tak naprawdę powinnam pogadać z ludźmi z Tinnitus. Masz do nich jakieś dojścia? Brick zapraszał mnie na koncert. Problem w tym, że skład zespołu zmienia się za każdym razem. O kurwa! Mogło być gorzej. A tak, masz coś na pamiątkę. Pierdolę takie pamiątki. Jadę prosto do redakcji. Jak chcesz pogadać, musisz zabrać się ze mną. Mam nadzieję, że ten zęk się nie rozsypie po drodze. Dobra, no to czego chce Kary? Reaktywować samuraja na jeden wieczór. Nie ma samuraja bez Silverhanda. Tu ma być koncert na cześć Silverhanda. A co Kerego tak nagle wzięło? Myślałam, że już dawno mu przeszło. To zresztą nieważne. A co ja będę z tego miała? Ustal to sobie z Kerem. Na pewno tak zrobię. Skąd znasz Bricka? Kiedyś uratowałem mu życie. No proszę, nie myślałeś o karierze w Trauma Team? Jesteśmy, wyskakuj. Dobra, a co z koncertem? Powiedz Keremu, że zajmę się organizacją. Będziemy w kontakcie. Okej, dzięki. Dobrze nam poszło. Zadzwoń do Kerego. Rozmawiałeś z Nancy? Tak. Zgodziła się i nawet chce się zająć organizacją koncertu. Czyli dalej jest kontrol freakiem. Świetnie. Namierzyłeś Henry'ego albo Denny? Na razie gadałem z Henrym. Wyciągnąłem go z odwyku. W ogóle zajebista historia. Henry przez ten cały czas nawet nie wiedział, że Denny jest w Night City. Właśnie do niej pojechał, żeby zrobić jej niespodziankę. Spotkamy się wszyscy u Denny. Ja też? Po co?
W końcu masz z nami zagrać, nie? Musisz poznać resztę, wysyłam ci adres. Potrzebuję nowego sprzętu. Mam spory wybór, ale szczególnie polecam klasykę od Militechu. Te spodnie leżałyby na tobie dużo lepiej, gdybyś zrzuciła trochę wagi. A skąd? Jest idealnie. Więcej pięknego ciałka do przykrycia pięknym ciuszkiem. Niezła stylowa. Chyba coś kupię. Jakie znowu chyba? Skarbeńku, nie zastanawiaj się, tylko bierz i błyszcz. Thank you.
lepiej robisz. No te me vuelvas a poner al tiro, perro. Widziałem go rok.
Adama Smashera. Gdzie? Tu, w mieście. Yorinobu spuścił go ze smyczy, kiedy Hanaka została porwana. Kurwa, to było do przewidzenia. Arasaka znów szuka nieznanych sprawców. Co oni sobie myśleli? Ci nieznani sprawcy. Ci nieznani sprawcy po prostu musieli improwizować. Dlaczego w ogóle mnie to nie dziwi? Ale wiesz, co bym im powiedziała, gdybym spotkała się z nimi twarzą w twarz? Że to nie jest bezpieczna gra. Że to nie jest ani to samo miasto, ani ta sama Arasaka, co kiedyś. A jeden z nieznanych sprawców nie jest tym, kim był dawno temu. Myślisz, żeby mnie zrozumieli? A Rogue nie jest tą samą Rogue, co kiedyś. To chyba jest oczywiste. Muszę kończyć, V. Mam tu interesy do załatwienia. Uważajcie na siebie. Na razie. Co tu się stało? Chyba robiła remont i Henry pożyczył sobie betoniarkę. Zawsze nieźle improwizował. Może są w domu. Sprawdź przez interkom. No dobra, to szukajmy dalej. Brzmi znajomo. No nie! To twój dom, naprawdę? I twój jebany basen! Zapłacisz mi za to, skurwysyną! Chętnie! Kolejna okazja do odwiedzin! Może wtedy mi powiesz, czemu mnie zostawiłaś umierającego na ulicy! Mamy mały problem. Umierającego? To ma być ta niespodzianka Henry'ego? Najwyraźniej nie byłem na bieżąco. Wygląda na to, że miał do Deni jakiś żal. Wypierdalaj!
i dlatego zalał jej basen betonem? Henry bywa bardzo uczuciowy. Nie przedstawisz rodzinie? Wiesz, o co im poszło? Z tego, co zrozumiałem, Dani któregoś dnia zniknęła bez słowa, a potem ukrywała się przed Henrym. Skoro cały czas był naćpany albo na odwyku, to nie było to specjalnie trudne. Tak, dopóki nie podałem Henrymu jej adresu. To co z koncertem? Jeszcze nie miałem jak zapytać Dani, ale kiepsko to widzę. Wie, ty z nimi pogadaj. Kary najwyżej tylko bardziej namiesza. Tylko to nie do końca moja sprawa. Idź, idź. Pewnie zaraz im przejdzie. Kary też w pierwszej chwili nie szalał z radości, kiedy mnie zobaczył. Przyprowadziłeś wsparcie. Na wypadek, jakbyś zapomniał, po chuj to właściwie robisz. Przysyła mnie Kary w sprawie koncertu. Jakiego koncertu? Kurwa, i czemu to on ze mną nie rozmawia? Dla Kerego to niewygodna sytuacja, bo oboje jesteście jego przyjaciółmi. Kurwa, jaki delikatny. To on sprowadził na mnie tę jebaną zarazę. Chodzi o reaktywację samuraja na jeden wieczór. I dlatego chciał zebrać całą drużynę? Słodkie, ale to nie przejdzie. Nie zagram z tym pojebem. Dani. Nie ma mowy. Albo on, albo ja. Jak Dani się uprze, to koniec. Jak wam idzie? Chujowo. Dani chce mnie wykopać z koncertu. A przecież już się dogadaliśmy. Kerry ci zapłaci, prawda? O to chodzi. Kurwa, jak dla mnie zajebiście. Bierzcie go sobie i wypierdalajcie z mojego domu! Nie każ mi decydować. Będzie nam brakować jednej osoby. To akurat nie jest problem. Mogę zaprosić jednorazowo jakiegoś kumpla z innego zespołu. Tylko to już nie będzie to samo. To już nigdy nie będzie to samo, Kerry. Gdybym chociaż wiedział, o co wam poszło. A co, nie widzisz? Skurwiel zalał mi basen betonem. No to chyba musiał mieć jakiś dobry powód. Serio? Musiał? Coś ty odjebał z tym basenem. Przecież wiedziałeś, że Kerry chce, żeby Dani też z nami zagrała. Chciałem oczyścić atmosferę. Zajebiście. To powinna być twoja decyzja. Wkurwia mnie, że Dani stawia nas pod ścianą i dyktuje warunki. Z drugiej strony, Henry to pojeb, jak sam widzisz. Nie można mu ufać. A to mi pomogłeś. No? A jeśli musimy wybierać, zagrajmy z Dani. Kurwa, Kerry, serio? To przecież ona robi problemy, nie ja. Słuchaj, załatwię ci... Wiesz co, Kerry? Pierdol się. Dobrze, że Silverhand tego nie widzi. Skończyłeś? To wynocha. No dobrze, a co z Nancy? Jestem z nią w kontakcie. Da znać, jak wszystko załatwi. Widzimy się na koncercie. Kurwa, muszę zadzwonić po kogoś, kto to posprząta. Okej, na razie nic więcej nie zrobimy. Trzeba poczekać, aż Nancy się odezwie. Wszystko okej? Nie. Sam widok tego sukinsyna mi przypomniał, jak bardzo jest nie okej. Ale nie przejmuj się. Do koncertu mi przejdzie. No, zastanawiam się, co Henry jej zrobił. Czyli to jednak jego wina. Normalnie Dani nie jest taką złośliwą suką. Wiedziała, że Henry mu zależało na tym koncercie. Aha, sam basen miała tak naprawdę w dupie, podejrzewam. Przykro mi, że tak wyszło.
I tak cię znajdziemy. Uciekajcie, nie ratujcie się! Zorganizowanej w pobliżu Sycamore Street. Z powodu zaległości w opłatach miasto Night City wypowiedziało umowę najmu przestrzeni logistyczno-przemysłowych firmie Impala Automatics. Impala Automatics nie dostosowała się do tej decyzji i bezprawnie zajmuje przestrzeń, która była objęta umową. Za przeprowadzenie eksmisji firmy Impala Automatics władze Night City wypłacą nagrodę. Thank you.
Rzuć broń i wychodź! Sytuacja opanowana. Daniel, drodzy!
Leży! Zaraz!
brakuje! Ktoś się nagle taki wstydliwy zrobił! Rozmawiałaś z Kerem? Nie rozmyślił się? Nie, wręcz przeciwnie. Strasznie się nakręcił. Nie widziałam go takiego od czasów Johnego. A co z Henrym? Nie dał się przekonać? Nawet z nim nie gadałam. Głupi kutas. No nic, widzimy się wieczorem. O gitarę się nie martw. Ja załatwiam sprzęt.
leci! Ile ty masz lat, kurwa? Wyłaź! Thank you.
wróćmy do rozmowy. Kiedy się spotkamy? Tak twarzą w twarz. Nigdy. Ja nie mam imienia, nie mam nazwiska, nie mam twarzy. Dla ciebie jestem Mr. Hands, gość z telefonu. Bierz to albo spierdalaj. Jak to się stało, że Pacyfika stała się twoją strefą wpływów? Jestem jak ono. Kiedyś byłem kimś, dzisiaj latam pod radarem. W Pacyfice dzieje się więcej niż ludziom się wydaje. A jak się zorientują, to będzie za późno. Słyszałem, że Netwatch ostatnio bywa w twojej okolicy. Otwarli mi nad Gim pierdolone wrota piekieł. Dobrali się siedzącym w netrunnerskich fotelach Voodoo Boysom do dupy tak, że w całej dzielnicy o połowę spadło zużycie prądu. Martwisz się? Wiesz, co służy interesom V? Status quo. A jak go nie ma, to interesy idą w pizdę. I następnym razem nie pytaj mnie o takie rzeczy przez telefon. Muszę kończyć. Nie marnuj czasu.